Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj w sumie już nie sądziłam, że dalej, jak wrócimy do szkoły, będą filmiki, no ale jak obiecałam, to obiecałam. Słuchajcie, dzisiejszy temat to chemia roztworów, myślnik powtórzenie wiadomości. Proszę Państwa, zadań starsze jest taka jak zawsze. Wysyłacie mi uzupełnioną notatkę, ja to zaliczam. Czyli pierwszy punkt, definicja. Co ja mogę chcieć od Państwa? Słuchajcie, przede wszystkim, co to jest roztwór? Czyli Państwo sobie tutaj uzupełniają, co to jest roztwór. Ja tego nie będę pisała, szybciutko przypomnę. Jest to mieszanina jednorodna co najmniej dwóch składników. Substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika. I przyjmuje się zawsze, że rozpuszczalnikiem jest to, czego jest więcej. Dobrze. Następnie podział roztworów. Podział roztworów. I macie wiedzieć, że wyróżniamy nasycony i nienasycony. Słuchajcie, i też trzeba napisać, jaki to jest nasycony, a jaki to jest nienasycony. Najprościej, nasycony to będzie taki, w którym niemożliwe jest dodanie większej ilości substancji, po prostu jest rozpuszczona maksymalna ilość substancji. Nienasycony, można jeszcze w nim rozpuścić pewną ilość substancji. Ok, podpunkt C. Jak można. Można podzielić mieszaniny, tak? Czyli podział mieszanin. I słuchajcie, my sobie podzielimy te mieszaniny ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej. I o tym mówiliśmy na tej takiej lekcji, na której był też nagrany filmik, gdzie ja te wszystkie rodzaje mieszanin otrzymywałam. Był to roztwór właściwy. Gdzie wielkość substancji rozpuszczonej jest najmniejsza, był to koloid i była to zawiesina. Macie podać taki przykład zawiesiny. Ja pokazywałam, rozpuszczałam mąkę ziemniaczaną w wodzie. Można również, na przykład antybiotyk jest dobrym przykładem zawiesiny. Koloid to było białko jajka kurzego. Natomiast roztwór właściwy to była pomieszana, słuchajcie, była pomieszana sól z wodą, tak? Nie da się w roztworze właściwym, jest tak bardzo mały rozmiar tych cząsteczek, że my nie potrafimy rozróżnić, słuchajcie, gołym okiem nie widzimy, że jest tam jakaś substancja rozpuszczona. Koloid ma te substancje większe, i tam już widzimy, że to nie jest takie jednorodne. Natomiast zawiesina ma już w ogóle małe, w ogóle większe cząsteczki i my widzimy, że faktycznie on tak, ta zawiesina będzie wyglądała, no tak, pomieszaliśmy tą mąkę w wodzie. Ok. Jeszcze podpunkt D, to będzie rozpuszczalność. Co to jest rozpuszczalność? Jeżeli chodzi o rozpuszczalność, no to to jest, powiedzmy, mówimy, że rozpuszczalność to jest jakby maksymalna ilość gramów substancji, którą można rozpuścić na 100 gram wody w danej temperaturze. Tyle, tak? Musi być dana temperatura i zawsze jest na 100 gram wody. Słuchajcie, rozpuszczalność będzie zależała od czego? Rozpuszczalność będzie zależała od temperatury i z rodzaju substancji. I Państwo też nie wiedzą, ale na pewno od ciśnienia. Będzie fragment takiego wykresiku, któregoś z rozpuszczalnością i jakie mogą być zadania. Czyli będą definicje, tak jak powiedziałam, to Państwa jakby interesuje. I drugi punkt to będą zadania. Pierwsze będą dotyczyły rozpuszczalności, czyli będą Państwo mieli taki wykres, gdzie będzie podana rozpuszczalność substancji na 100 gram wody, tak? A tutaj, proszę Państwa, będzie temperatura. No i będzie na przykład w 10, w 20, w 30 stopniach, a tu sobie też zróbmy 10, 20 i 30 gram, tak?
No i powiedzmy tutaj będzie taki punkt, czyli 25 w 30, 15 w 20 i 10 w 10. On nie musi być równomierny, tak to może wyglądać, tak? I nazwijmy sobie, tu weźmy jakąś substancję randomową, a niech będzie NaNO3, czyli saletra, to jest chilijska, ale inaczej możemy sobie powiedzieć, to jest azotan sodu, dla Państwa to nie ma żadnego znaczenia, to jest jakaś substancja, tak? No i jakie mogą być pytania? Ile maksymalnie możemy rozpuścić substancji? Temperaturze 30 stopni. No i Państwa odpowiedź powinna być następująca. W 30 stopni jest to 25 gram tej naszej substancji na 100 gram wody. Trzeba dopisać, że to jest na 100 gram wody. Ok, kolejne pytanie. Jeżeli rozpuszczę przepraszam, 20 gram tej substancji, jeżeli rozpuszczę 20 gram tej substancji w temperaturze 20 stopni na 200 gram wody, może tak, na 200 gram wody, czy będę miała roztwór nasycony? No to sprawdzamy. Słuchajcie, w 20 stopniach patrzymy, ile mogę maksymalnie rozpuścić, 15 gram. Czyli mogę 15 gram tej substancji rozpuścić na 100 gram wody, bo tak mówi mi wykres, zgadza się? Natomiast słuchajcie, na 200 gram wody, bo ja mam 200 gram tym razem, to jest pomnożone razy 2, czyli maksymalnie będę mogła rozpuścić 30 gram. A ja tylko ile rozpuszczam? 20, czyli odpowiedź jest następująca: nie. Tak? Widzą to Państwo? Ok. I słuchajcie, zadanie na szóstkę będzie wyglądało następująco. W temperaturze, i to jest zadanie na szóstkę. W 20 stopni otrzymano 300 gram nasyconego roztworu NaNO3. Ile substancji należy dosypać do tego roztworu, jeżeli go ogrzewamy do 30 stopni i ma dalej być nasycony? I to jest to zadanie, tak? Czyli musimy sprawdzić w 20 stopniach, ile można rozpuścić, 15 gram na 100 gram, czyli na 115 gram roztworu. Ja mam 300 gram roztworu, przeliczyć czego mam. Następnie to samo zapisać dla 30 stopni, że mam masę substancji w 30 stopniach 25 gram na 100 gram wody, na 125 gram roztworu i nie zmienia mi się ilość wody. Więc tutaj tą wodę przepisujemy, sprawdzamy, ile substancji można rozpuścić i odejmujemy tą różnicę. O tą różnicę chodzi. Słuchajcie, to jest zdanie na szóstkę, ja je podyktowałam, myśmy je robili na lekcji, bardzo podobne. Ja tego specjalnie nie będę rozwiązywała. Ok, i podpunkt B, zadania, jeżeli chodzi o stężenie procentowe. Czyli będzie coś takiego. Oblicz, jakie jest stężenie procentowe jeżeli 20 gram cukru rozpuszczamy w
80 gramach wody. Jak nas pytają o stężenie procentowe, to proszę Państwa, zaczynamy zawsze od wzoru. Stężenie procentowe, masa substancji przez masa całego roztworu razy 100%. I teraz zapisujemy. Masa substancji wynosi 20 gram. Masa roztworu to jest woda plus ta substancja, bo to jest całość, razy 100%. Tu będzie bardzo ładnie. 20 setnych razy 100 daje nam 20%. Ok, to było łatwe. I teraz zdanie tego typu. Ile gram wody znajduje się w 300 gramach 15-procentowego roztworu? Jeżeli jest tego typu, możecie oczywiście sobie ten wzór odpowiednio przekształcić, ale ja zawsze radzę to rozrysować schematycznie. Czyli słuchajcie, mamy roztwór, mamy substancję. Roztwór jest ilu procentowy? 15. Czyli to oznacza, że nasza masa substancji stanowi 15%. Masa wody stanowi wtedy 85%, bo całość musi mieć 100. Całość to masa roztworu. I teraz zobaczcie, pytają nas, ile gram wody, czyli woda to jest 85% i to jest nasz x. Natomiast mamy podane 300 gram roztworu. Roztwór ma ile procent? 100. To jest 300 gram i wyliczamy x. Tak jak mówię, jak ktoś przekształca wzór, to i tak jest w porządku. 85 razy 3, bo tutaj zaraz skracamy. 80 razy 3, 240, 3 razy 5, 15, czyli mamy, słuchajcie, 255 gram. Tak? Ok, i ostatni podpunkt, jeżeli chodzi o zadania, będzie podpunkt C. A ile gram 20% roztworu należy zmieszać z wodą, aby otrzymać 160 gram 12% roztworu? Proszę Państwa, jeżeli jest hasło, że my coś mieszamy, czy z wodą, czy roztwór z roztworem, to przygotowujemy zawsze kubełki. Mieszanie to są, proszę Państwa, kubełki. Pamiętamy, jak działają kubełki. U góry piszemy stężenie procentowe. Ile gram 20% roztworu? Czyli na dzień dobry mam 20% roztwór. Nie wiem, ile go mam gram. Należy zmieszać z wodą. Woda ma zawsze 0%. I tu bym musiała dać Y, bo też nie wiem, ale ja wiem, że mogę mieć tylko jedną niewiadomą, więc chwilę się zatrzymam, dobrze? I mam, proszę Państwa, otrzymać 12% roztwór i ma być go 160 gram. Jak obliczyć, ile wody? Jeżeli tu by było na przykład 40, to byście powiedzieli, no Pani, jak tu jest 40, to ma dać razem 160, to tu będzie 120, bo od tego odejmujecie to. I my robimy ten sam motyw. Żeby wyliczyć kubełki, mnożymy górę z dołem, tak? Czyli jest 20 razy x plus 0 razy 160 minus x równa się 12 razy 160, tak? Zobaczcie, jak fajnie, 0 razy cokolwiek to i tak 0, czyli tu jest 20x plus 0. 12 razy 160, żeby było bardziej pewnie, 1920. Czyli 20x podziel 1920 muszę podzielić na 20 i x równa się 96. Czyli słuchajcie, muszę tego roztworu dać 96 gram, a wody dolać 160 minus 96, czyli wody muszę razem dodać 64 gramy. I wyszło mi zadanie. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Gdybyście mieli jakieś pytania, proszę dać znać. Natomiast tak jak mówię, wszystko było na lekcji. Czyli jeszcze raz, definicję. Co to jest roztwór? Podział roztworu na to, czy jest roztwór nasycony, czy nienasycony, czyli czy możemy tam jeszcze coś tam dopchać, czy proszę Państwa, jest na maksa, jest wysycony substancją. Podział mieszanin, bo jest roztwór właściwy i my tutaj sobie podzieliliśmy na nasycony, nienasycony, ale ogólnie mieszaninę można podzielić na roztwór właściwy, koloid i zawiesina. Tutaj są najmniejsze cząsteczki substancji pomieszane z rozpuszczalnikiem, tutaj są troszkę większe, tu już są największe, tak? Macie mniej więcej rozpoznawać przykłady.
No i widzisz, gdzie jest największa liczba cząstek, a gdzie najmniej, tak? Najmniejsza, przepraszam. Na czym polega rozpuszczalność? Bo pierwszy typ zadań dotyczy rozpuszczalności, czyli będzie taki wykres, ja go zrobię na kompie, żeby to było fajne do odczytania, i będą Państwo mieć pytanie, ile maksymalnie można rozpuścić, czy roztwór nasycony, czy nienasycony. I jest zadanie na szóstkę, które robiliśmy ostatnio, zdanie z olimpiad, zdanie z matur. Jak Wy mi je zrobicie i całość będzie bezbłędnie, jest ocena celująca. Natomiast pozostałe typy zadań dotyczą stężenia procentowego i robimy je dokładnie tak samo jak do kartkówki, tak? Zaznaczam, że tutaj jak pytam nas o stężenie procentowe, najlepiej skorzystać z wzoru. Jeżeli pytam nas o cokolwiek innego i stężenie procentowe jest podane, to warto sobie zrobić taki graf z tym naszym kubełkiem i zrobić proporcje. Jak Państwo tego nie lubią i chcą zastosować z tego wzoru, dla mnie nie ma problemu. I ostatnia to jest mieszanie. Możemy dodawać wodę, możemy dodawać inną sól. Gdybyśmy odparowywali, to tutaj się pojawi minus. A zestaw jest zawsze tak samo. W odrębie jednego kubełka mnożymy, odpowiedni znak, mnożymy, odpowiedni znak i mnożymy. Pamiętajcie, że jak jest jakieś wyrażenie dwumianowe, to dajemy je w nawiasie. W takim razie życzę powodzenia. I dziękuję bardzo. Trzymam kciuki na Waszym sprawdzianie. Do widzenia.